Ja wyjechałam z Kielc w wieku 19 lat, bo właściwie uciekłam ze studiów, które zaczęłam. Studiowałam na Politechnice Świętokrzyskiej i matematykę lubiłam, ale fizykę, rysunek techniczny. Mnie powiedział jej wychowawca na przykład, że ona ma wprost fenomenalną pamięć, bo ona miała zawsze najlepsze oceny, niewiele się ucząc. W ogóle to ona jest bardzo taka, po pierwsze sumienna bardzo, dokładna do przesady, co mnie często z równowagi wyprowadzała, bo smarując kromkę, to jej nie mógł milimetr masło wystawać albo nie dochodzić. Ona dokładna. No i chyba bardzo ambitna, bo nie daj Boże, jak raz czwórkę dostała, to szła po schodach i płakała, myśmy się zaśmiewali wszyscy. A poza tym obracała się moim zdaniem w takim towarzystwie, że akurat prawie wszyscy wyjeżdżali. Z niektórych wycieczek to sam raz pilot z jednej wrócił, a koleżanka jej dostała wizę, a ona nie. Dopiero jako studentka Politechniki wyjechała rzekomo na obóz studencki do Lizbony. Wtedy i dlatego dostała wizę portugalską, a kupiła sobie bilet powrotny, tak jej poradzili też z Madrytu do Polski. Korespondowała z koleżankami, które te wyjechały wcześniej do Hiszpanii. I one ją tak namawia, że tam się tak świetnie żyje. No, cześć Kasiu. No, cześć mamo. No? Ja jestem tutaj w tej winiarni, tak jak ci mówiłam, jest taka piękna pogoda, mówię, szkoda, że jak byliśmy wtedy, to śnieg padał, w ogóle, więc... Bardzo brzydko. Dzisiaj jest po prostu wiosna. Wiosna u was? Kiedy przyjechałam do Hiszpanii, oczywiście nie mówiłam po hiszpańsku. Nauczyłam się dwóch zdań tylko. Me perdido, czyli zgubiłam się, i necesito ayuda, czyli ratunku, pomocy. Mówiłam po angielsku i znalazłam pracę u rodziny w domu. Zajmowałam się ich domem. Oni mieli troje dzieci. I najśmieszniejsze było to, że dwie dziewczynki mówiły po angielsku, te najstarsze, i ja z nimi rozmawiałam, ale Jorge miał 2,5 roku. Brał książkę i mówił, Katerina. Mówił do mnie Katerina. Esto es tantun. I ja się kłóciłam później z moim kolegą, że traktor po hiszpańsku to jest tantun, a to jest traktor. Ale ja miałam słownictwo 2,5-rocznego dziecka, bo to był mój profesor na początku. I byłam z nimi przez 2,5 roku, bo oni mi załatwili zezwolenie na pracę, na pobyt, czy przez Jesusa, tego mojego kolegę, zaczęłam pracować w restauracji. Była to taka restauracja, gdzie trzeba było dzwonić do drzwi, żeby móc wejść. Tam przychodzili wszyscy słynni politycy, aktorzy, piosenkarze, no najbardziej znani ludzie. Obsłużyłam rodzinę królewską i jeszcze na dodatek, jako że przychodził ze swoim znajomym, znajomy powiedział, a wino de la casa, czyli domowe wino. I ja podeszłam i powiedziałam, wydaje mi się, że może lepiej podalibyśmy inne wino. Poradziłam mu Marquez de Vargas i później Marquez de Vargas zadzwonił do mnie, żeby mi podziękować, bo król zamówił u niego to wino, bo mu bardzo posmakowało. W pierwszej restauracji Casa Benigna. Tam zrobiłam kurs sumillerów, czyli kiperów. My się tam uczyliśmy wszystkiego, o jak się uprawia winorośla, jak się robi wino, o różnych regionach, jak się podaje. Trzy najlepsze osoby przychodziliśmy już na próbę praktyczną. Wygrałam, zajęłam pierwsze miejsce i powiedział mi wtedy Custodio, prezydent Stowarzyszenia Kiperów, no to będziesz reprezentować Madryt w Mistrzostwach Kiperów Hiszpanii. Bardzo duża odpowiedzialność, bo przede wszystkim było nas 16 osób, każda z innej prowincji, województwa. Ja byłam jedną, jedyną kobietą i jedną, jedyną cudzoziemką. Także mówię, Madryt nie może zostać ostatni czy przedostatni, bo się będą śmiać, co sobie za reprezentantkę wybrali. I wygrałam ten konkurs, zajęłam pierwsze miejsce. No i od tamtej pory właściwie to był dla mnie najważniejszy moment chyba w mojej karierze. Wszyscy, tym bardziej, że mam nazwisko inne, czasem mówią si, la Polaka, ta Polka, która wie o winach. W Pedro Larumbe byłam przez 4 lata. Zobaczymy teraz to główne wejście do restauracji.
tutaj, zaczęłam pracować w lutym w 96 roku. W kwietniu wygrałam konkurs Hiszpanik i Perów. Także było to tutaj nawet sensacją, bo nawet przyjeżdżali klienci z innych miast, z Zaragozy, z Barcelony czasem, żeby zobaczyć, co to za Polka, co wygrała Mistrzostwa Kiperów w Hiszpanii. I po 4 latach pracy tutaj to już miałam wielu klientów, którzy po prostu przychodzili i mówili mi pomel vino que tu quieras, czyli daj mi tą butelkę wina, którą ty chcesz. Całą minutę się przebierałem. On jest pierwszym maitre. Nie może się tak pokazywać. Ausi jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Przyjaciół nigdy się nie ma wielu. Zajmuje się koordynacją tych wszystkich menu, co będą jedli, pokazuje te salony. To, czyli tak jakby, to znaczy tutaj się mówi departamento comercial. Kiedy? W weekend? W zeszłym tygodniu. Mam zdjęcie w dodatku weekendowym do El País. Wyglądam jak modelka. Czyli zwycięstwo w mistrzostwach otworzyło ci drzwi do kariery. Było bardzo ważne. Zwłaszcza, że zaczynałam tutaj jako kelnerka, pamiętasz? A propos, widzę, że macie tu nowe meble. Tak, nowe meble. I wina. Nie wiem, czy te akurat lubisz, czy nie. Niektóre na pewno tak. I etykiety. Zawsze miałaś to tak uporządkowane. Kiedy zaczynałam tu pracować, ciebie nie było. Sama je tu wnosiłam. Naklejałam etykiety, wszystko tu układałam. Bo muszą być w odpowiedniej temperaturze. Każde wino w odpowiedniej temperaturze. I wtedy zaczęłam przygotowywać się do mistrzostw. Z dyplomem i sławna. To się też całkiem zmieniło, nie? Dekoracja. Salon Pompeje może najmniej. Najbardziej zmieniło się patio andaluzyjskie, które zawsze mi się podobało. Może teraz kolory są cieplejsze, ale podobało mi się też wcześniej. Tak, Miguel, podejdź tu. Jeden z najlepszych w Hiszpanii i na świecie. Miguel Jiménez, szef kuchni. Uno de los mejores en España y en el mundo. Jeśli nie najlepszy. Jeśli nie najlepszy, ale za zbyt niski wzrost nie dopuścili go do mistrzostw. No, porque ya no sé qué me nos ha cambiado. Sí. Y esto es lo que era. A to kiedyś był gabinet redakcji. Czego tu nie było? Przez tyle lat. Ausi jest Salamanca. ¿Cuántos kilómetros es de Madrid? 230 o 200. Około 200 kilometrów od Madrytu. I poszliśmy do takiej małej restauracji w Ciudad Rodrigo, co jest jeszcze mniejsze takie jakby miasteczko. I jako, że ja często wychodzę na zdjęciach w różnych czasopismach, jako keeper, jako ta osoba, która punktuje te wszystkie wina, zaczął nagle wyjmować jedną butelkę i drugą, i trzecią, czwartą. I on abrió como 8, 9. W pewnym momencie mieliśmy 9 butelek różnych win otwartych na stole, żeby je spróbować. I pewnego dnia, może by lepiej to ode mnie opowiedział Rafa, pojechaliśmy na kolację do restauracji Dant Xari. Były jego urodziny. Wchodzimy i mówimy, że mieliśmy zarezerwowany stolik na nazwisko Rafaela. I on do mnie. Pani jest tu bardzo znana. Ja na to. Znana? Z czego? Z czasopisma Hola czy Diez Minutos? Nie, z tematu win. Potem do niego wróciłam i mu powiedziałam. Słuchaj, mówiłeś, że jestem znana. Tak się zestarzałam, że mnie nie poznajesz? Tak dużo ludzi ciebie zna. W ogóle ten pokój to jest takie prowizjonalne biuro na razie, bo musiałam sobie zainstalować faks, skaner, komputer i tak dalej. Ten mebel to wygrałam, jak wygrałam Mistrzostwa Hiszpanii Kiperów. Jak widzicie, on utrzymuje zawsze wino w tej samej temperaturze, mniej więcej na 15 stopni. Odpowiednio musi mieć też wilgoć między 60 i 80%. Też mam niektóre ciekawe butelki, które mi zrobili dla mnie z moim imieniem. Tutaj mi napisali Kondesa Romańska. Hrabina Romańska. I tutaj mam dwa dyplomy, gdzie zajęłam trzecie miejsce w finale Złotego Nosa w 97 i w 98 roku. Obecnie pracuję w grupie winiarni, które są z 9 różnych regionów Hiszpanii. Dla mnie jest to trochę takie wyzwanie, żeby starać się wytłumaczyć, jakie są te wina. Zwykły sprzedawca jest mu obojętne, podejrzewam, sprzedawać długopisy, kółka od traktorów, samochody czy lampki.
Mój zawód jest trochę inny, to znaczy jest przekonać, wytłumaczyć, starać się, żeby ludzie prosili o te wina i nie o ceny, tylko dlatego, że to wino jest tak dobre. W tej chwili jestem dyrektorem handlowym grupy Oro Wines dla całego Madrytu i część Castilla también. Ja pracuję właściwie to na ulicy, bo moja praca polega na tym, że przez cały dzień po Madrycie odwiedzam klientów, odwiedzam sklepy, odwiedzam restauracje, żeby opowiedzieć im właśnie o tym nowym projekcie, chociaż dużo osób już je zna, już zna ten projekt, ale zawsze, żeby ich powiadomić, jak wyjdzie nowy rocznik na przykład na rynek. To znaczy ja pracuję sprzedając wina, mówiąc o winach, robiąc te degustacje, czasem w sklepach na przykład stawiamy stolik, nasze butelki. No i ja jestem z tymi winami, opowiadam o nim ludziom. Bardzo różnorodna praca właściwie. Czasem o nich uczę, czasem je sprzedaję, no i później jest jeszcze praca w domu. Jak docieram do domu o 7, 8 wieczorem, siadam przy komputerze, no i muszę robić te wszystkie właśnie zamówienia produktów, zamówienia klientów, rachunki i tak dalej. Dzisiaj jedziemy do Jumilli, do Bodegas El Nido i José de Juan Gil, bo szefowie mojej firmy mieszkają i pracują tam. No i jedziemy przede wszystkim też po to, że mamy jutro prezentację dla tych najlepszych kiperów z Madrytu, różnych win i muszę stamtąd odebrać z tej winiarni, bo to są już nowe roczniki i my w tej chwili tutaj sprzedajemy jeszcze na przykład niektóre z 2004 i ja chcę przywieźć te już z nowego rocznika, żeby poznali po prostu, jak się te wina zmieniają, czy idziemy na lepsze, czy idziemy na gorsze. Także my jesteśmy teraz w tej winnicy, która już od 4 pokoleń tutaj istnieje. Założona była ta winiarnia w 1919 roku, jest jedną z najstarszych. Chociaż ja w tej chwili zajmuję się sprzedażą nowej tej winiarni, czyli tak jakby winiarnia boutique, która ma o wiele mniej produkcji. I segundo cada 2x3 se rompe. I ile ma litrów? Te mają po 56 tysięcy litrów, każdy z nich. 40 tysięcy kilogramów winogron. A te są już do mieszania. Tak, mają 114 tysięcy do robienia kołpak. W każdej winiarni starają się poszukać, jaki jest najlepszy system zrobienia wina. No i oczywiście w tym ma duży wpływ ta beczka dębowa. Także oni rozdzielają różne rodzaje winogna, na przykład tutaj jest Cabernet Sauvignon, tutaj jest Monastrell, takie typowe winogrono stąd, tutaj jest Shiraz i one też są podzielone różnymi typami drewna. To jest dąb amerykański, tu widać, że jest dąb amerykański, po imieniu to jest dąb francuski. One mają różny wpływ na wino, bo beczka to tak jakby przyprawa dodania, dodam więcej pieprzu, więcej papryki, takie mają wpływ później na winach. 60-70 libry, sí. Próbujemy, który jest najlepszy. Który jest najlepszy rodzaj beczek dla każdej, dla każdego typu winorośli. Gdzie to nalejesz? Użyjemy tego samego kieliszka? Jak chcesz. Wszystko jedno może być w tym samym. No i tu nowa, claro, la Sicilia. No se cortaban un pelo. No. Czuć trochę dwutlenek siarki. Ma ponad 60, jest bardzo silnie chronione. Ale wino to ma taką strukturę, że praktycznie go nie czuć. Jest dobre. Smakuje ci? Jest bardzo dobre. Ma słodki smak. Trochę, no tak, ma pewnie co najmniej 16%. Jest tu od 2 miesięcy. Bo słodki posmak jest przede wszystkim przez alkohol. Albo nawet 17. Ma między 15 i 15,5. Mocniejszy jest tylko Monastrell. No tak. Bo można by jeszcze dać Monastrell z zeszłego roku. Está fácil de sacarlo. Bueno.
2005 tampoco. 2005 ya ahí ya un... algo de Sira, pero probablemente muy no. Muy poquito. Probablemente no se meta. Świetnie, bukiet jest naprawdę dobry, choć trochę czuć ten dwutlenek siarki. Łącznie ma 100. W zwykłym winie kolor byłby całkowicie matowy. Dokładnie. A tu mamy to samo winogrono, tę samą beczkę, plantację i smakuje zupełnie inaczej. I sabe totalmente diferente. Y ellos para Blecua, pues es un poco como aquí, ¿no? Van escogiendo lo que... Y además se vinifican por separado y ves unas diferencias enormes. Más bajo, ¿no? Niżej trochę, bo nie spłynie. Już. Nalejemy po trochę dla każdego. Wszystko tu wlejemy i spróbujemy. A potem mówi, że są ubytki, że jest bardzo suche powietrze i wino wyparowuje. Trochę się upijemy. To jest monastyr. Zobacz, ile mi zostało. Ale ty musisz pić więcej. I to jest monastyr. A to jest monastrel z 2005. Kwasowość naturalna powyżej 6 w winogronie. Z pH od 3,2 do 3,3. Dla mnie rewelacja. Bardzo kwiatowe. Bardzo kwiatowe. To wino wytrzyma prawdopodobnie ponad 2 lata. Nie wiem, co powie Chris, ale na pewno będzie chciał je dłużej potrzymać. Tak, ale tak to już z winami bywa. A w ustach to prawdziwe wino. To drugie jest słodkawe. To drugie to taka słodycz. A to ma fantastyczną strukturę. To w ustach jest bardzo mocne. Widziałeś już listę zaproszonych? Był jeden niepewny, ale już potwierdził. Patrz, prezydent Ligi Piłki Nożnej. Tak, i właściciel klubu Real Sociedad. Tu naprawdę będzie sama śmietanka. Potrzebuję 6 butelek Grancho de Fuego. Dobra, wino do aperitifu ustawimy przy barze. Jeśli przyjdą inni ludzie, też będą mogli spróbować. Dlatego chcę zabrać 6, a z pozostałych po 4 myślę, że wystarczy. To są te butelki Garanjo. Podoba mi się bardzo ta etykieta. Winnicy chcieli zrobić promocję nowego wina. Można sprawdzić, kto to jest? Oczywiście, po odciskach palców. Ślicznie wyszłaś. Słucham? Tak, na początek jest aperitif. Tak, myślę, że tak. Powinno być w porządku, nie? Dobra, świetnie. Dziękuję, że mnie uprzedziłeś. Dobra, buziaki. A ta będzie dla innych ludzi. Białe i czerwone będzie dla nich. Na razie schowam je pod stół. Tamtych 3, jeśli nie chcesz, to nie otwieraj. Dobra. Tam się ustawimy i jak zaczną wchodzić, zaczniemy podawać. Tutaj jest ta różna gama butelek. Niektóre kosztują w sklepie 8-10 euro i inne 100 euro na przykład. Także chcemy pokazać też nowości. Niektóre wina, które po raz pierwszy w tym roku wychodzą w sprzedaż, które będziemy sprzedawać, których nikt jeszcze nie próbował. I dlatego no, zwołaliśmy najważniejszych kiperów, żeby poznali nowości naszej grupy. I teraz próbujemy wszystkie butelki, żeby sprawdzić, czy są dobre, czy nie mają zapachu od korka, żeby były takie, jakie powinny być, żeby nie wyszła żadna zła wtedy, kiedy będziemy je dawać do spróbowania. Obydwa, które spróbowałem, są dobre.
Moje też. La mia también. Ya está un poco raro al final. Sí. No, esto es un poco raro. Tę butelkę otworzymy osobno. Vamos a tener que abrir la puerta. ¿Sí? ¿Por qué toca? Es que es un, además un olor ya es un poco... Te dwie nie. Tej nie wystawimy za karę. ¿Traigo la otra? Castigada, sí. Esa castigada. To jak tawerna na samym Manhattanie. Tak, widziałem w internecie. Zwykłych win nie biorą, bo są dla nich za tanie. Wiktoria wysłała mi e-maila. Też go widziałeś. To świetnie pachnie. Tego na pewno nie wyplują. Tylko wypiją do końca. Toquetito ahí de café, ¿eh? Café... Pero el problema es ese. Que una copa riete se la das a una chica de estas y la trata como... ¿Me entiendes? Mira. Przygotowaliśmy na dziś 12 win, z których kilka jest nowych i jeszcze ich nie próbowaliście. Chcieliśmy, by było to spotkanie raczej mniej formalne, żeby nie zmieniać co chwilę tylu kieliszków. Do każdego dania będzie kilka win. Mały kieliszek posłuży do białego wina. Resztki możecie wylać i kolejne białe wino podamy w tych samych kieliszkach. Dziękuję bardzo za przybycie i smacznego. Teraz podadzą nam pierwsze białe wino. Na zdrowie. Za najpiękniejszą. A la bodega. A don Víctor. Tutaj się tak mówi. Unos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. Czyli jedni pracują, żeby żyć, a drudzy żyją, żeby pracować. No i ja raczej się do tych drugich zaliczam. Jeśli mi się ta praca podoba, to ja jej poświęcam wszystko. Jak się pracuje w restauracji, to się pracuje wtedy, kiedy wszyscy inni się bawią. Ja wychodziłam z pracy o 2 w nocy, o 1. Na początku moi przyjaciele to byli Polacy, ale kiedy zaczęłam pracę w restauracji, tracisz kontakt, bo kiedy ty możesz wyjść, to oni już śpią, albo kiedy oni się umawiają, to ty musisz być w pracy w sobotę wieczorem. I już po trochu zaczęłam poznawać coraz więcej Hiszpanów. W tej chwili moja grupa najlepszych przyjaciół są to przyjaciele mojego byłego męża ze szkoły. On jakoś nie mógł zaakceptować tej sytuacji, bo chciał, żebym ja była z nim w domu. I doszło do tego, że po 9 latach małżeństwa podjęłam decyzję, żeby się rozwieść. Ja chciałam, żeby on ze mną chodził na niektóre spotkania, no więc jak wszyscy szliśmy na degustację, to on biedny zostawał sam z 8 kobietami, które rozmawiały o dzieciach, o pieruchach, o proszkach i tak dalej. Także nie dziwię się, że później już nie chciał chodzić. Nie podobało mu się, że byłam tak dużo czasu poza domem, no ale to jednak była moja praca. Spotkaliśmy się tu, żeby porozmawiać o naszej dobrej przyjaciółce Kasi. Zna się na winach, jest świetnym kiperem i bardzo dobrą nauczycielką. Wznieśmy jeszcze raz za nią toast. Do góry, do dołu, przed siebie i do środka. Do dna. Krewetki, pokaż im. Ty chcesz mniej? Quiero que
hermanos. Hola, hola. ¿Qué sigue, sigue, más. Sigue, sigue. Sigue, sigue más. Yesterday. Sigue, sigue más. Y ahora. Es que sigue. Esto, hola, esto, hola. Vamos a enseñar esta. Nauczę was teraz piosenki, którą śpiewają pijaczkowie. Zaśpiewaj 100 lat. Zaraz nas stąd wyrzucą. Boniek, Smolarek, Lato.